niemal u progu Wigilii Bożego Narodzenia, kolejnej Wigilii w naszym roku, w naszym życiu, ciesząc się, że Pan Bóg daje nam możliwość, by spotkać się tutaj i wyrazić najlepsze życzenia. Wychodzimy, to znak bardzo jasny i przejmujący dla nas wszystkich, z epoki covidowej i cieszymy się, że możemy wyciągnąć do siebie życzliwą dłoń z opłatkiem na znak braterstwa, jedności, miłości, a równocześnie cieszymy się, że dokonuje się to w tym świętym dla nas wszystkich, ale zwłaszcza dla polskiej tradycji czasie. Będziemy słuchać słów Ewangelii Łukaszowej, mówiących o narodzeniu Pana Jezusa w Betlejem, w Domu Chleba, 2022 lata temu. I będziemy raz jeszcze świadkami tych słów, które rozbrzmiały nad betlejemskim niebem. Słów aniołów, chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom Bożego upodobania, dobrej woli. I to, proszę Państwa, co usłyszeli wtedy w Betlejem pasterze, staje się przesłaniem dla kolejnych pokoleń chrześcijan. Pokoleń obejmujących historię już ponad 20 wieków. I miejmy nadzieję, że ta historia będzie trwała. Historia ludzi, którzy są wdzięczni Bogu za ten najwspanialszy, najpiękniejszy dar, jakim jest Jego Syn. Jednorodzony, który stał się człowiekiem, jednym z nas. Doświadczający całej ludzkiej egzystencji, całej prawdy o ludzkiej egzystencji, podobny do nas we wszystkim, oprócz grzechu. I za to wyspawiamy Boga. Za tę Jego dobroć i miłość, która wtedy zajaśniała na niebie Betlejemu, a ciągle pragnie zajaśnieć dla nas. Właśnie po to, aby podnosić nasze serca do głoszenia chwały Bogu. A z drugiej strony jest prawda o pokoju, który doświadczają ludzie dobrej woli, ludzie Bożego upodobania. Jest to pokój szczególny, polegający nie tylko na tym, że nie ma wojny i przemocy, i że jest jakiś szczególny nastrój w ludzkich sercach, życzliwie usposobionych do każdego drugiego człowieka. W przypadku Betlejem jest pokój, który jest jednocześnie Synem Bożym, a może odwrotnie. Pojawia się na świecie Boży Syn, który ma imię Pokój, który jest Księciem Pokoju, który rozlewa swoją miłość do nas, tak bardzo potrzebną, tak bardzo upragnioną. I kiedy o tym mówię, pragnę nawiązać do drugiej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Był to czerwiec 1983 roku. W Polsce trwał jeszcze formalnie stan wojenny. On przybył do naszej ojczyzny z bardzo jasnym przesłaniem. Pokój Tobie, Polsko, ojczyzno moja. Polska jest dla niego, dla nas wszystkich ojczyzną. Czymś świętym, czymś, na co patrzymy z wielką czcią, wdzięcznością, a jednocześnie jako wielkie zobowiązanie stojące wobec nas, zobowiązanie dla nas, by pomnażać jej skarb, pomnażać jej dobro.
I tej ojczyźnie tak kochanej trzeba przynosić pokój. Pokój wyrażający się w opłatku, którym będziemy się dzielić dzisiaj i w te najbliższe dni, aż po wigilijny wieczór. Pokój, który polega na życzliwości i dobroci, a jednocześnie gotowości do przebaczenia i pojednania. Pokój jest zawsze wielkim zadaniem serca, ale tylko w ten sposób możemy przełamać to wszystko, co nas martwi, gdy chodzi o życie społeczne w naszej ojczyźnie, co nas przyjmuje bólem. Chcemy pokonywać każde złe słowo, które pojawia się w przestrzeni publicznej. Chcemy nadać i pragniemy nadać nowe tony temu wszystkiemu, co się w nas i wokół nas dzieje. I myślę tutaj nie tylko o czasie świątecznym, najbliższych dni, ale myślę przede wszystkim o tych dniach, które rozpoczną się wraz z nowym 2023 rokiem. Niech on będzie błogosławiony w pokój serc, pokój, który będziemy nieść naszej ojczyźnie, bo to jest nasze jedno wielkie dobro. To musi być naszym wielkim, wspólnym umiłowaniem. A wraz z tymi życzeniami pokoju dla ojczyzny pragniemy otoczyć naszą życzliwością i dobrocią, ale także modlitwą tych wszystkich, którzy cierpią z powodu okrutnej wojny dziejącej się na Ukrainie, po wschodniej granicy naszej ojczyzny. Módlmy się o pokój sprawiedliwy, dobry, który sprawi, że nasi siostry i nasi bracia poczują się wreszcie bezpiecznie u siebie i nie będą musieli szukać ratunku i pokoju na obczyźnie, u innych ludzi. Jednocześnie pragnę wyrazić moją wdzięczność za to, co dobrego dokonało się w Małopolsce w ostatnich miesiącach, zwłaszcza począwszy od 24 lutego, gdzie nasz region okazał tyle serca, tyle dobroci, ale także konkretnego wsparcia dla ludzi szukających u nas ratunku. I że nie była to pomoc czysto organizacyjna, zimna, według samych tylko procedur. Była to prawdziwa gościnność, przyjęcie ludzi do naszych domów, wsparta wspaniałą organizacją tylu służb podległych panu wojewodzie. Za to również jako przedstawiciel Kościoła Krakowskiego pragnę bardzo serdecznie podziękować, wyrażając również wdzięczność za te wszystkie formy współpracy, które zaistniały i które sprawiły, że zaistniało dobro budzące szacunek wobec nas na całym świecie. Nieoczekiwanie staliśmy się w ten sposób beneficjentami dobroci. Dobroci naszych serc, która to dobroć ma swoje źródło w nowonarodzonym Bożym Synu. I właśnie takich pięknych przeżyć domowych, rodzinnych, ale także wtedy, kiedy trzeba nieść ludziom pomoc, tym z bliska i tym z daleka. Tego wszystkiego Państwu życzę dzisiejszego dnia, niemalże u progu Wigilii, bardzo, bardzo serdecznie. Szczęść Boże.